Wam dzisiaj powiedzieć, o takich dwóch przeciwstawnych sobie rzeczach, które funkcjonują w duchowej rzeczywistości. Chcę Wam powiedzieć o wzgardzie i o duchowej czułości. Są dwie przeciwstawne rzeczy, tak jak plus i minus, jak północ i południe. Wzgarda i czułość. Wzgarda to jest stosunek do kogoś polegający na braku szacunku do niego. Wzgarda to jest stosunek do kogoś polegający na braku szacunku lub na niskiej, lekceważącej ocenie. To znaczy kimś wzgardzić lub czymś wzgardzić. Stosunek do kogoś polegający na braku szacunku do niego lub niska, lekceważąca ocena. A czułość to jest precyzyjna reakcja na bodziec. To jest coś precyzyjnego. Czułość to jest precyzyjna reakcja na bodziec. Jest jakiś bodziec. Jakiś bodziec. Wewnętrzny lub zewnętrzny. Nie ma żadnego znaczenia, jaki to jest bodziec. I precyzyjna reakcja to jest czułość. Kiedyś jak byłem w świecie i groziło mi pójście do więzienia, aresztowanie mi groziło, a wiedziałem, że jak będę bardzo chory, to mnie policja nie aresztuje, więc wziąłem 5 cm rywanolu i wstrzyknąłem sobie w nogę, tutaj. A jak się wstrzyknie rywanol w mięsień, to następuje degradacja tego mięśnia. Jest temperatura, która jest 40 stopni, 41. Czasami muszę Cię zabrać do szpitala. Ale stan Twój nie pozwala na to, żeby Cię zabrać do więzienia. Więc mogą Cię wszędzie zabrać, ale do więzienia się nie wezmą. Możesz im umrzeć po drodze. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Ponieważ człowiek wymiotuje, poci się, ma czerwone oczy. Tak działa rywanol wprowadzony do mięśnia. I bardzo długo cierpiałem. Miałem dużą ranę, to się jątrzyło. I mniej więcej po kilku miesiącach zaczęło się zabliźniać. I to się potem zabliźniło. I mniej więcej, jak to się już tak dobrze zabliźniło, coś zauważyłem. Wiecie, co zauważyłem? Że dotykam się do tego miejsca, na mojej nodze, na mojej łydce i ja tam nie mam czucia. W ogóle tam nie mam czucia. Mogę tam się kłócić igłą i nie mam tam czucia. Kiedy dotykam tą częścią nogi do czegoś, to nie czuję, że dotykam. I to jest ten mniej więcej taka przestrzeń. Tu mam, w tym miejscu nie mam. O, dotykam i nie mam czucia. Coś tam umarło. Rozumiecie? Coś tam umarło. W tym miejscu jakiś nerw obumarł. I nie mam czucia. I ja rozumiem, co to znaczy czułość. Bardzo dobrze, co to jest nieczułość. Istnieje czułość duchowa, istnieje nieczułość duchowa. I zaraz Wam to będę wyjaśniał, pokazywał, jak to funkcjonuje. Chciałbym, żebyście się identyfikowali z tymi rzeczami. Żebyście je oglądali, żebyście je mogli zobaczyć. A więc czułość to jest precyzyjna reakcja na jakiś bodziec oraz praktykowanie miłości za pomocą słów, postaw i czynów. To też jest czułość. A więc jest jakaś reakcja, jest to praktykowana miłość za pomocą słów, za pomocą postaw i za pomocą czynów. To jest ciekawa rzecz tą czułością. Pokażę Wam potem w Biblii, gdzie to jest. Ale chcę zacząć od tematu wzgardy. Księga Izajasza 8:6-9. Tu jest taki tekst. Izajasz 8:6-9. Jest napisane tak. Ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Resynem i synem Remaliasza, czy to Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę i wytępi ze wszystkich swoich, i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wetrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj, o Immanuelu. Sroszcie się, ludy, i drżyjcie.
Przysłuchujcie się uważnie wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi. Przepaszcie się i drżyjcie, przepaszcie się i drżyjcie. Syloe. Co to było Syloe? W ogóle kiedy to się działo? Działo to się podczas oblężenia. Król babiloński, król asyryjski, przepraszam, obległ Jeruzalemę. I tam Izajasz miał proroctwo. W ogóle była ciekawa sprawa, że tam wszyscy panikowali, a Izajasz siedział w domu. W ogóle poczytajcie sobie o tej całej sytuacji, to jest ciekawa rzecz. I w ogóle nie wyprowadził się nawet stamtąd Izajasz. Tak a propos realnego proroczego wglądu. Więc była wielka awantura. Izajasz natomiast siedział i odbierał rzeczy od Pana. Ale była tam też w tym opisie była zawarta sadzawka Syloe. Sadzawka Syloe to był staw wodociągowy z własnym źródłem, którego wody miały wartość uzdrowieńczą. To był jeden z głównych zbiorników Jerozolimy w tamtym czasie, który był dla nich miejscem, gdzie oni mogli brać wodę. Woda była bardzo ważna w tamtych czasach, a w dodatku Syloe, ona miała uzdrawiające wody. I w ogóle w tym proroctwie jest ona zawarta. Dlaczego? Czemu tak jest ona zawarta? Z jednej strony jest to ciekawa rzecz, no bo jakby w środku Jerozolimy jest źródło, które posiada uzdrawiającą wodę. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Ale ciekawszą rzeczą jest nazwa tego. Co to znaczy Syloe? Syloe po hebrajsku oznacza posłany lub też wysłany. Jest posłany lub wysłany. A wiecie, jak się tłumaczy te słowo na język grecki, wysłany lub też posłany? Apostolik. Apostoł. Ta sadzawka to apostolska sadzawka. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj jest napisane tak. Dlatego, że lud mój wzgardził Syloe, to przyszło to na nich. Lud mój wzgardził apostolstwem, dlatego przyszło to na nich. To się stało. Wzgarda natychmiast wprowadza człowieka wzgardzającego w stan psychicznej zależności od okoliczności, które są wokół nich. Ludzie, którzy odrzucają apostolskie przekazy z nieba bezpośrednio do nich lub też za pomocą jakichś ludzi uwolnione do nich, to są ludzie, którzy automatycznie wpadają w okoliczności życiowe. Ja bym chciał, żebyście zrozumieli, czym jest apostolstwo, czym jest posłannictwo. Apostolstwo, ono polega na tym, że jest ludziom dana pewna przestrzeń, w której oni mogą prawidłowo funkcjonować. Na tej ziemi jest bardzo ważna rzecz. Możemy jedynie funkcjonować wtedy, kiedy poruszamy się w systemie proroczo-apostolskim. Przychodzisz do Jezusa. Super. To proroczo-apostolski temat. Przyszedłeś do Jezusa. To jest nienormalne przyjść do Jezusa. Co nabożeństwo proszę kogoś, żeby ktoś składał świadectwo. Zobaczcie, różni ludzie z różnych środowisk, wszyscy przeżyli coś nienormalnego. Coś nienormalnego przeżyli, coś nie z tej ziemi przeżyli. Oni przyjęli informację apostolską, która ich podniosła z gruzów tej ziemi. Ale teraz, kiedy ty przyszedłeś już do Jezusa, to twoja sytuacja w ogóle się nie zmienia. Dalej, perspektywa proroczo-apostolska jest jedyną formułą życia na tej ziemi. Czyli ty nie możesz inaczej żyć na tej ziemi. Bo skoro ty przyjąłeś do swojego serca arcyapostoła, to teraz tylko i wyłącznie perspektywa apostolsko-prorocza będzie w twoim życiu funkcjonowała prawidłowo. Wzgarda wobec prawdy Bożej. Rozumiecie? Doprowadza do tego, że z automatu wchodzisz pod okoliczności.
Tu jest napisane, dlatego że oni nie uznali cicho płynących wód Syloe. One były dla nich za słabe. One były dla nich mało ciekawe. One były dla nich mało warte. Bardzo mało warte. Oni przyłożyli małą wagę do tego. Oni mieli to zawsze. Oni wstawali rano, wyglądali przez okno Syloe. Cóż to takiego wielkiego? Ot po prostu jest. Nie rozumieli, że jest to skarb. Że jest to coś wielkiego. Że można się tej wody napić i będzie się zdrowym. Wielu z nich w ogóle już to nie wierzyło, więc pili i nic nie mieli. Niektórym się wydaje, że to tak działało, że każdy się napił i miał. Niestety tak nie było. Wiecie, kto tam był uzdrawiany? Tylko ten, kto wierzył w ogóle w to, że to Syloe uzdrawia. W ogóle taki numer jest z tym Bogiem. W ogóle. Od początku on taki jest. Jakiś dziwaczny. Ale oni nie podchodzili do tego zbyt łatwo i wzgardzali, cóż to jest. Także dzisiaj wielu ludzi wzgardza prostymi prawdami. Mówią, one są za słabe, te prawdy. Jestem już wierzący 6, 8 lat, 10. Tak? I robią bałagan w sobie i wokół siebie. Wzgardzają Syloem. Wzgardzają apostolstwem. Apostolstwo się nie narzuca, tak jak Syloe się nie narzucało. Ta sadzawka nie krzyczała do wszystkich codziennie, jestem uzdrawiającą sadzawką. Ona tam po prostu była. 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 Wzgarda polega na tym, że mówi się do Boga, ja chcę, abyś w moim życiu zajął się tak bardzo mną, żebym ja nie był w stanie już niczego zrobić złego, żebym ja też wszystko rozumiał. Stworzyłeś mnie, to mnie prowadź. A Bóg mówi, przecież dałem Ci apostolstwo, dałem Ci cały system nauki apostolskiej. Dałem Ci zrozumienie apostolskie. No to zaprowadź mnie do tych apostołów. Przecież Ty ich nie szukasz. To zaprowadź mnie do Twoich prawd. Przecież Ty ich nie szukasz. Powiedzie Wam coś? Nie ma takiego czegoś w życiu, że jeżeli się szuka, to się nie znajduje. Takiego czegoś nie ma przecież. Jeżeli ktoś nie ma, to dlatego, że nie szuka. Ktoś nie znalazł, bo nie szukał. Ostatnio mówiłem mojej żonie o pewnym zjawisku, które miało miejsce lata temu. Brat Lester Sumrall pojechał na jedno spotkanie, na pewną konferencję w Stanach. I on szedł sobie w tłumie ludzi. I przychodził koło pewnego dość dobrze, ale staromodnie ubranego Brytyjczyka. Kiedy przychodził koło niego, zatrzymał się, spojrzał na niego, złapał go za rękaw i powiedział do niego tak: pójdę z tobą przez góry i doliny, przez dzień i przez noc. Będę z tobą do końca twoich dni. Kiedy będziesz stary, będę się tobą zajmował. Pójdę z tobą na wszystkie kontynenty i do wszystkich krajów. I on patrzył mu w oczy, ten człowiek, i powiedział, więc chodź. Wiecie, kim był ten człowiek? Nazywał się Carter. Jeden z najpotężniejszych proroków XX wieku. Jeden z najpotężniejszych proroków. Obaj. Lester i apostoł Carter odwiedzili wszystkie miejsca przebudzenia w tamtym czasie. Zbudowali wiele kościołów. Rozpoczęli jedno z najpotężniejszych przebudzeń uwolnieniowych na całej ziemi. Razem doprowadzili do tego, że istnieje dzisiaj jedyny, jak do tej pory, opis dokumentacyjny, tak? Materializacji demonicznej na ziemi. Jeżeli ktoś z Was nie wie, o czym mówię, to znajdzie książkę pod tytułem Egzorcyzm. Widzicie? Wzgarda. Ona jest jak rak w człowieku.
Ona jest jak rak w sercu. Ona mówi, to są rzeczy słabe. To są rzeczy nie dla mnie. To jest za słabe. I wiecie, co się dzieje z takimi ludźmi? Oni wchodzą w system wpływu okoliczności. Okoliczności wpływają tylko na tych ludzi, którzy wzgardzili apostolstwem. Apostolstwem bezpośrednim i pośrednim. Czyli apostolstwem z objawienia osobistego i apostolstwem związanym z innymi ludźmi, którzy są apostolami. Po prostu. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo ja w swoim życiu byłem blisko wykolejenia tego rodzaju. Byłem blisko. Tylko, że ja uznałem siłę apostolstwa. Ja uznałem. I zacząłem szukać. I zacząłem znajdować. Ja zacząłem szukać i zacząłem znajdować. Wiecie co? Ja dzisiaj nie mówię niczego więcej niż apostołowie, którzy stanęli do mojego życia w sposób bezpośredni albo pośredni. Niczego więcej nie mówię. Ja dzisiaj jedynie powtarzam po takich ludziach jak Derek Prince, Kenneth Hagin, Lester Sabral, Watchman Nee. Ja po nich powtarzam. Rozumiecie? I ten cykl, który włożyłem w siebie, powoduje, że objawienie moje się poszerza. Moje objawienie nie jest niczym więcej, jak poszerzonym objawieniem Dereka Prince'a, Kennetha Hagina, Johna Austina, Lestera Samrala i tak dalej, i tak dalej. W ogóle niczym innym ono nie jest. Tego nie wiem. Rozumiecie? Bo to, co było, tak? To i będzie z powrotem. Rozumiecie, jak to jest prosta rzecz. Samral mawiał w ten sposób. Mówi, i tak wszystko się skończy w Jerozolimie, bo się tam zaczęło. Rozumiem, w ogóle zawsze tak samo będzie. Zawsze tak samo. Do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Apostolstwo to system Bożej prostoty. Apostolstwo to system Bożej prostoty. Bożej prostoty przekazu, Bożej prostoty świadectwa, Bożej prostoty przeżycia. Czy w ogóle wiecie, że wszystko, co jest skomplikowane, co my przeżywamy, nie pochodzi od Boga? Żadna skomplikowana rzecz, którą przeżywamy, nie pochodzi od Boga. Żadna skomplikowana myśl, która przychodzi do naszej głowy, nie jest od Ducha Świętego. Żadna. Żadna komplikacja nie pochodzi od Boga. Żadna. Żadna komplikacja. Ludzie mówią, ty wiesz, jak ja mam trudno. Ja mówię, w czym ty masz trudno? No bo w mojej głowie, ty wiesz, jak ja mam tam rzeczy. Ja mówię, trzeba cię uwolnić. Nauka apostolska jest prosta. 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 Jezus to jest arcyapostoł. Zobacz, jaka jest nauka Jezusa. Zobacz, jaka jest nauka Jezusa. Wiesz, że w nauce Jezusa nie ma miejsca nad tym, żeby coś analizować? On powiedział tak, niech wasze tak będzie waszym tak. A wasze nie, waszym nie. Co innego jest od złego. Jakaż to jest głupia rzecz. Niech wasze tak będzie tak. Niech nie, nie. A więc tak, przypuszczam, domyślam się, pomyślę, rozważę. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz, tylko cztery. Już mi się dalej nie chce myśleć o tym. Cztery elementy, wszystkie z piekła rodem. Przyjmiesz Jezusa, muszę o tym pomyśleć. Weź. Przyjmiesz czy nie? Rozumiesz? Chcesz Jezusa czy nie chcesz? Chcesz być zdrowy czy nie chcesz? Tak? Chcesz żonę czy nie chcesz? Chcesz męża czy nie chcesz? Chcesz dzieci czy nie chcesz? Chcesz szmal czy nie chcesz? W ogóle chcesz być szczęśliwy czy nie chcesz? A to jest zbyt proste, bracie. To jest apostolstwo! Nie wolno wzgardzić! Cicho, płynącymi wodami Syloe! Bo się władujemy w kocioł. Taki kocioł, pod którym będzie palił diabeł. To zbyt trudne. Ja jestem taki skomplikowany. I to się jeszcze nazywa głębokością. To się mówi, a taki to głęboki człowiek jest. Ostatnio widziałem w internecie takiego faceta, który postanowił według własnego objawienia dokopać się do czegoś. I tutaj jest jego dom. I on zaczyna kopać w swojej piwnicy. I kopie, i pokazany jest przekrój. Że kopie tak, potem tak kopie. Tak?
tutaj stoi sracz i na dole jest takie wielkie szambo. Jest tuż, tuż, żeby się dokopać do tego szamba właśnie. Według własnego pomysłu postanowił coś tam znaleźć. Rozumiesz, o co chodzi? Mistrzostwo świata, to jeszcze w rysunku było zrobione. Do tej pory uważałem za mistrzostwo to, jak ona przed tym grylem się modli. Że stoi gryl, proszę ciebie, a tam jedna uklęknęła i się modli, stoi koło niej mąż, mówi, to gryl, idiotko. Ona myślała, że to Maria zawsze dziewica. Taki murowany stał taki. A to mnie przebiło teraz, to mnie rozwalił mnie ten rysunek. Apostolstwo jest proste, wody Syloe były ciche. One były proste, rozumiesz? Były dane przez Boga, tak? Przed założeniem tej całej Jerozolimy tam jeszcze te źródło było. W ogóle rozumiesz? Zanim Bóg im powiedział, tam zbudujcie miasto, to już tam było źródło Syloe. I przychodziły barany, i piły, i były zdrowe. Rozumiesz? Zwierzę ma prościej. Zwierzę to się raz napije, proszę ciebie, zobaczy, że zdrowe, przyjdzie be, 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 be. To znaczy, spijcie stamtąd, tam jest dobrze. Taki wykład języku. Ludzie byli skomplikowani. Dla nich to było za słabe. Bóg mówi, dlatego, żeście wskarcili cicho płynącymi wodami Syloe. Dlatego, żeście odeszli od prostoty, apostolskiej prostoty, dlatego władował wam się do życia król asyryjski. Dlatego siedzicie w takim kotle, a nie w innym. I chrześcijanie siedzą w kotle. Siedzą w kotle. Siedzą w jakichś okolicznościach. Bo ciche wody apostolstwa są dla nich za słabe. Nie, to musi być coś więcej oprócz taki nie. A to musi być coś więcej. Coś tu więcej musi być. Nic tam nie ma więcej. Wiesz, jak ja mam przeżycia? A wiesz, jak ja miałem pokleju? Człowieku, przeżycia pokleju są bardzo. Przeżycia. Co mnie przeżycia? Jakie mam przeżycia masz? I że się mówi, to od Boga jest. Ja mówię, ale, no ale weź, od jakiego Boga? Przecież Bóg wytyczył apostolski kierunek. I to jest proste. Proste. Tak jak 2 razy 2 jest zawsze 4. Oczywiście możemy tego teorię stworzyć zawsze. Kiedy ktoś wzgardza apostolstwo, wchodzi natychmiast pod okoliczności. A poddanie się okolicznościom powoduje natychmiastową patologię w jego życiu. Patologia, nieszczęścia, problemy wiążą się z tym, że ludzie są poddani okolicznościom. Okolicznościom. Ale mówią, chodzimy z Bogiem. Ja mówię, chodzić z Bogiem to chodzić w nauce apostolskiej. Ponieważ Królestwo Boże zasadzone jest na fundamencie proroczo-apostolskim, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Chrystus nie jest bezpośrednio fundamentem. Chrystus to jest kamień węgielny. Kamień, to się nazywa głowica węgła. Pod każdym węgłem, czyli rogiem domu, był kiedyś wielki kamień. Jak Żyd, normalny Żyd budował dom, to wykopywał 4 dziury, władowywał tam wielkie 4 kamienie i na tych 4 kamieniach układał dopiero belki. Rozumiesz? I to dopiero na tych belkach budował dom. Te kamienie to Chrystus, te belki to nauka prorocza apostolska. Co to jest nauka prorocza apostolska? To jest prostota przekazu, tak? I nadprzyrodzony wgląd w rzeczy, które są niewidzialne. O co tu chodzi, przyjaciele? Chodzi o prostotę przekazu. Bóg mówi w tak prosty sposób, że ludzie nie chcą tego słuchać. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest tak proste, że ludzie nie chcą słuchać, nie tak skomplikowane. Seminaria się robi na ten temat, jak mówi Bóg i jak Boga słuchać. Seminaria, ludziom się wtłacza w głowę, człowieku, teologiczne informacje, proszę ciebie, tak? A ludzie dalej się dokopują, proszę ciebie, do szampa. Jeszcze jedno machnięcie szpadelkiem. Ścianka już jest cienka. Zaraz cię zaleje.
uryna. Druga księga Samuela. Druga księga Samuela. Szósty rozdział, od 13 do 23 wersetu. Szósty rozdział. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Czym jest wzgarda? Szósty rozdział, od 13 do 23 wersetu. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzecz na ofiarę wołu i tucznego barana. Kiedyś na szkole, jak będę uczył na temat uwielbienia, to wam będę te rzeczy pokazywał, jak, co to znaczy uwielbienie. Co 6 kroków składał rzeźną ofiarę z wołu i tucznego barana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, następny wół. Wiecie, zanim oni doszli, a zbadajcie sobie, jak to było daleko. Co 6 kroków oni mieli rzeźnię. Co 6 kroków. Wiecie, ile oni szli? Parę tygodni. Bo co 6 kroków był składany wół i baran. Co 6 kroków. A dzisiaj ludzie mówią, że tam im za głośno. Albo że za długo. Ja mam taką informację, przyjaciele. Będzie coraz dłużej. Informacja jest taka, że będzie coraz dłużej. Dążymy właśnie do tego. Dążymy właśnie do tego. Całą siłę do tego dążymy. Wiecie, do czego dążymy? Żeby ono nigdy nie ustało. Czyli dążymy do tego, żeby w tej społeczności uwielbienie trwało non-stop. Będzie tu tyle zmian muzyków, że jedni będą wchodzić, a drudzy będą schodzić i będą to robili w pełnym etacie. Dzień i noc. 365 plus raz na 4 lata, 29 stycznia, tak? Będzie tu trwało uwielbienie. Jak to się stanie? Nie dzięki naszej mocy i sile, gwarantuję, bo jesteśmy zacięci na to. Ale Duch Święty wygeneruje to wszystko. A oni co 6 kroków. Para. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. W ogóle nielegalnie, chciałem zauważyć, bo on nie był z pokolenia Lewiego. Tylko Lewici mogli zakładać efod, czyli kapłański, te kapłańskie urządzenia wszystkie. Pasy i w ogóle i tak dalej. Dawid nie miał prawa tego robić. Dawid był z pokolenia czego? Judy. Dawid to był taki przewrót majowy, człowieku. Efod założył. Wiecie, co to było? To była kontrowersja. Kontrowersja. Ostatnio się ludzie zastanawiali nad fenomenem Davida Bowie. Jak ten człowiek to zrobił? Jakim sposobem on tak poszedł jak przecina? Jakim sposobem stanął na takim samym pułapie, co na przykład Beatlesi i Presley? Jak on to zrobił? Powiedzieć wam jak? On odgrywał to, co śpiewał. Póki nie odgrywał, to było banalne. Ale od kiedy zaczął się ubierać tak, jak śpiewał? Śpiewał o złońcu, no nie? To się ubierał na złoto. Rozumiecie, o czym ja mówię? Tak robił on. Zaczął grać. Zaczął grać. Całym sobą, tak? Tańczył Dawid z całej siły przed Panem, odziany był zaś w lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana spośród okrzyków i donośnego trąbienia. A był taki dym, człowieku na całej Jerozolimy, że szok. A tylko nieśli skrzynkę pół metra na metr. Jako skrzynki oni nosili. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawidowego, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid składał i tańczył, skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w sercu swoim. Tak więc sprowadził skrzynię pańską i stawił ją w miejscu dla niej przeznaczonym, w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć i złożył Dawid przed Panem ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. A gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów i kazał rozdzielić między cały lud, między całe pospólstwo izraelskie, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa, po jednym placku z rodzynkami, po czym cały lud rozszedł się każdy do swojego domu. Oni mieli bal. Dla nich to był zawsze bal. Spotkanie z Bogiem.
Dzisiaj człowieku ludzie są załamani jak dach sołtysa i mówią, uwielbialiśmy Pana. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal. Żona jego była. Nazywacza. Córka, czyja? Saula. A po tatusiu tak miała. Marnego teścia. I rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył cię dzisiaj na oczach niewolnic swoich, wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. A Dawid rzekł do Michał, no przed Panem tańczyłem. Przed Panem, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca. Właśnie był. I niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. I choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważny. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Wzgarda doprowadza do tego, że człowiek staje się bezpłodny duchowo. Wzgarda, odrzucenie nauki apostolskiej powoduje martwotę wewnętrzną i absolutny brak rozwoju. Przestajesz płodzić duchowo. Stajesz się jedynie religijną marionetką, która wytwarza sobie jakiś tam system funkcjonowania. Rozumiesz? Zobacz Dawida. Czy on moralnie w ogóle się zachowuje? On się nie zachowuje moralnie. Facet na gołą klatę. W ogóle wiecie, co on zrobił? Król Izraela! To nie był jakiś tam, wiesz, obwieź. To król Izraela! Zdjął ciuchy, założył efut w ogóle, którego nie mógł zakładać. Nie wolno, to świętokradztwo w ogóle, tak? To tak samo, jak ja bym teraz założył koloratkę, człowieku wziął monstrancję, przeciętnie jakiś tam saganek, Agata by wzięła te machadło takie, co się to nazywa, co? Kadzidło. I byśmy poszli po kolędzie. Przed księdzem. No wyprzedzimy, żeby weźmy do ciebie. To dobre to jest, nie? Dobre, tak robią. Tak robią w kościoły przebudzeniowe, człowieku. Po kolędzie zasuwają, człowieku, idą. No, Ulfek ma tego uczył na szkole, o. Człowieku, wyłksany, tak uczyli. Koloratka, czajku po kolędzie, przestajesz pisać K plus M plus B, nie piszesz im tam wszystko, rozumiesz? Tylko wiesz, chodzili, głosili Chrystusa. Dawid się rozebrał do gołej klaty, założył efut na siebie, rozumiesz? I tańczył jak wariat do upadłego, przez parę tygodni szedł, składał człowieku woły, owce przed skrzynią, wjechał do Jerozolimy człowieku, jakby rozumiesz, w potężnym pochodzie, zrobił kabaret na oczach wszystkich, rozumiesz o co chodzi? Wszyscy to widzieli, a jak jego szacowna żona, to była poważna kobieta, księżniczka, ta poważna, dobrze poukładana kobieta, ona mówi do niego, no pięknie się zachowałeś, a teraz co on mówi? Przede wszystkim okazuje jej tak, brak szacunku, złośliwość, nieuprzejmość, rozumiesz? Wykazuje jej, kim ona jest i jaki jest jej ojciec w ogóle. Ale przepraszam, przyjaciele, to, że on to zrobił, a to nie było przyjemne i to nie było miłe, tak? To w ogóle nie sprowadziło na niego żadnej sromoty Bożej. A ona, ta poważna księżniczka, która naprawdę uważała, że on zrobił coś niemoralnego, niewłaściwego, do końca życia nie miała dzieci. Wzgarda, przyjaciele, skutecznie niszczy duchowość. Jeżeli ktoś gardzi nauką apostolską, ten człowiek musi zatrzymać się w rozwoju. Ten człowiek musi się zatrzymać w rozwoju. I koniec. Nie będzie miał duchowego potomstwa. To jest właśnie wzgarda. Psalm 73, 6, 9. Psalm 73, 6, 9. Jest napisane tak. Przeto pycha ich jest
jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Teraz posłuchaj, jak to brzmi w Biblii Tysiąclecia. Ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich obleka. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości. Złe zamysły nurtują ich serca. Szydzą i mówią złośliwie. Butnie grożą uciskiem. Ustami swymi niebo napastują. Język ich krąży po ziemi. Czym jest czułość? To jest opis nieczułości. Opis tego, co się dzieje, kiedy człowiek przestaje być wrażliwy duchowo. Kiedy przestaje odbierać prawidłowo bodźce duchowe. To się z nim dzieje. A więc czym zatem jest czułość przeciwstawna wzgardy? Czułość definiuje się zupełną zależnością od Boga. Czułość to jest szukanie apostolstwa, pragnienie apostolstwa. To jest pragnienie prostoty cichych wód Syloem. To jest podjęcie decyzji, że będę wrażliwy na prostotę Bożą. Ja będę wrażliwy teraz. Człowiek czuły duchowo to człowiek wrażliwy na apostolstwo, na prostotę Bożą. Człowiek niezarzucający prostocie Bożej, tak? Nieboskość. Czułość to łagodny wpływ. Rzeki Syloem, wody Syloem, one łagodnie wpływały. Rozumiesz? Łagodnie wpływały. Wiesz, jak wpływa apostolstwo na życie człowieka? W sposób łagodny, bezkonfliktowy. Wiesz, jak wpływa nauka apostolska na moje życie? W sposób łagodny i bezkonfliktowy. Przychodzą prawdy Boże do mojego życia i wyprodukują głupotę. Ja w ogóle nie walczę. Ja nie walczę, przyjaciele, z różnego rodzaju głupotą w moim życiu. Nie spinam się. Ja przyjmuję naukę apostolską. I ona wypłukuje głupotę z mojego życia. Czułość też to prawość intencji. Cała formuła apostolska opiera się na prawości intencji. Czemu Dawid, mimo że był złośliwy dla swojej żony, że był nieuprzejmy i niemiły, nie został przez to skarcony nawet w słowach w Biblii? Wiecie czemu? Bo on miał prawidłowe intencje. Wiecie, że dla Boga nie ma znaczenia, czy coś jest dobre, czy złe, tylko jakie jest źródło tej rzeczy. To teraz taka myśl, która kiedyś mi przyszła do głowy. Dla Boga nie ma żadnego znaczenia, czy coś jest dobre, czy złe, tylko jakie jest źródło tej rzeczy, jaka jest intencja. Intencja. Znana jest historia o pewnym wierzącym człowieku, który ukrywał we Francji Żydów. I kiedy przyszło do niego gestapo, tak? I zadało mu pytanie, czy są tu jacyś Żydzi? Oczywiście odpowiedział, że nie. I wiecie, że ta historia jest rozważana w szkołach teologicznych? To jest świadectwo z II wojny światowej. A to w szkołach teologicznych rozważają. Czy on kłamał, czy nie? Czy to było dobre, czy złe? O tym się rozmawia. Jakie to było? Powiedział wam, jakie to było? Święte. Święty. Ten człowiek miał ułożoną perspektywę apostolsko-proroczą. On wiedział, co to oznacza. I w ogóle nie brał pod uwagę, co jest dobre, a co złe. Rozumiesz? To jest tak, jak wchodzisz do domu i właśnie jakiś bydlak gwałci twoją matkę. Ok? A na ścianie, proszę ciebie, wisi toporek do rąbania drewna. A jesteś ewangelistą, zrobiecie. Co ty mam zrobić teraz, żeby nie zgrzeszyć? Co będzie grzechem? A co nie będzie grzechem? Czy grzechem będzie wbić mu toporek w plecy, czy nie?
A może lepiej usiąść przy nim? Powiedzieć, przepraszam bardzo. Czy zechciał pan przestać gwałcić moją matkę, choćby na chwilę? Chciałem panu powiedzieć, jak pana Jezus kocha. Co będzie grzechem? Nie ma znaczenia, czy to jest dobre, czy złe. Znaczenie ma, jakie to ma źródło. Czy to jest sadzawka Syloe, czy nie? Żyjemy w innej rzeczywistości. W innej rzeczywistości. My nie żyjemy w rzeczywistości okoliczności. Nauka apostolska te rzeczy w ludziach wyrównuje, ustanawia, zakrzewia. Rozumiesz? One są jasne dla ciebie, proste dla ciebie. Nie w ogóle. Jak ty przyjmujesz apostolską naukę, to ty nie zadajesz tysięcy pytań. Masz proste rzeczy w sobie. Rozumiesz, że liczy się prawość intencji. Intencji. Zrozumcie, że czyn leży niżej niż intencja. Całe prawo mojżeszowe mówiło o czynach. A o czym mówił Jezus? O intencjach. A kto jest zakończeniem zakonu? Jezus. On jest doskonałością zakonu, zakończeniem zakonu. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Doskonałość. Zakon mówił, nie będziesz tu dołożył. A Jezus mówi, a ja bym się chciał tutaj odnieść do tego tematu, czy jak ty patrzysz pożądliwie na drugą kobietę, to z nią, to ty jej pragniesz, czy nie? No tak jak najpierw, no pragnę, panie, bo jestem zdrowym facetem, pragnę, ale przecież ja nie cudzołożę z nią. Jezus mówi, idziesz do piekła, przyjacielu. Zakon mówił, nie będziesz zabijał, a Jezus mówi, jak tam byś na odkupków nawyzywał twojego brata z synagogi, to pójdziesz do piekła. No i rozumiesz, co on im robił w ogóle wszystko. Intencje. Apostolstwo reguluje prawość intencji. Czułość dalej to jest poważne podejście do prawdy. Wiecie, co definiuje apostolstwo? Poważne podejście do prawdy. Poważne podejście do prawdy. Prawda w nauce apostolskiej jest number one. Number one. Number one. Prawda apostolska. Zobaczcie, ja wam coś powiem. Jest w Polsce 500+. Wiem, bo sami bierzemy. Po 500 zł dostajemy 500 zł miesięcznie. Wszyscy się cieszymy, 500+. Wow, 500+. I nasz rząd mówi tak, nareszcie zrobiliśmy coś dla Polski. Daliśmy Polakom taką możliwość, tak? Jest przytoczona obok, bo to z internetu jest, wypowiedź Margaret Thatcher. Kobiety, która naprawdę zrobiła konkretną robotę. Bardzo konkretną robotę. Margaret Thatcher mówi, nie ma czegoś takiego, że rząd daje pieniądze, bo rząd nie ma pieniędzy. Jeżeli rząd wam daje 500+, to znaczy, że najpierw musi komuś to zabrać. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że my dostajemy 500+, dostajemy 500 zł na salę, to najpierw trzeba było te pieniądze komuś zabrać. Dobrze, że ja z nieba jestem. Że ja się nad tym nie zastanawiam tak głęboko. Jak ja bym był moralny, miałem takiego kiedyś kolegę w takim zborze, jak byłem moralnego. Ten kolega ukradł kiedyś, proszę ciebie, w latach 70. cement. W takiej firmie potem się nawrócił i on potem do niej mówi, mam takie przynaglenie od pana, żeby skontaktować się z tą firmą, przyznać się, że ukradłem ten cement. Ja mówię do niego, ukradłeś cement w latach 70. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem rzeczy, ale dla mnie to było tak logiczne, jak 2 × 24, mówię, ukradłeś w latach 70. Mówi tak, ale mam takie przynaglenie od pana. Ja mówię, bierzesz pod uwagę, że to nie pan? Nie, to jest pan. To jest pan. Pan prowadzi nas do prawości. Szukał przez parę tygodni i oczywiście nie było tej firmy. Musiał zweryfikować swoje podejście do rzeczy. Okej? Zweryfikować. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli bardzo ważną kwestię,
że my tutaj na ziemi, tak, nie jesteśmy od tego, żeby rozpatrywać rzeczy z perspektywy moralności, to jest punkt pierwszy. A punkt, to o czym mówiliśmy wcześniej, to jest to, że Boże podejście, apostolskie podejście, tak, jest takie, że prawda jest numer jeden. Prawda. Jaka prawda? Prawda Boża. Prawda Boża. I musimy te rzeczy wiedzieć. Te rzeczy wiedzieć musimy. Czyli my nie poruszamy się w perspektywie moralnej prawdy ludzkiej, tylko prawdy Bożej, naczelnej prawdy Bożej. I to apostolstwo daje. Następnie czułość, ona objawia się jako miłosne obycie. Miłosne obycie. Czułość jest przeciwstawną wzgardy. Wzgarda, ona staje obok, dokonuje pewnego rodzaju osądu sytuacji. Rozumiesz? Nie mając żadnego objawienia do tego. Bo ty masz sądzić, ale jak masz objawienie? Sądź sprawiedliwie. Sądź z objawienia. Określaj rzeczy z objawienia. A wzgarda nie. Wzgarda mówi nie. Według mnie ta rzecz jest nieodpowiednia. Natomiast czułość duchowa, ona zaczyna funkcjonować w tym miłosnym dotyku. To jest miłosny dotyk. Jeżeli w Kościele na przykład ludzie zaczynają rozwijać się w nauce apostolskiej, to wiecie, co się przez nich przejawia? Miłosny przekaz do drugiego człowieka. Realny miłosny przekaz. Wiesz, czym jest związany miłosny przekaz? Z jedną rzeczą. W kontakcie z drugim człowiekiem nie szukam swego. To jest tak proste. Okej? Okay? Tak proste. Ja nie wiem, nie lubisz w ogóle kotleta mielonego, a brat cię zaprosił i kupił kotleta mielonego, tak? To go żresz i się cieszysz. Kurczę, rozumiesz mnie? To jest miłość. W ogóle... Miłosne podejście. Miłosne podejście. Miłosne obycie. Czułość, duchowa czułość, ona definiuje się odwagą w świadectwie i w działaniu. A więc nauka apostolska doprowadza ludzi do tego, że ludzie zostają podniesieni w odwadze zarówno świadectwa, tak, jak i przekazu. Nikt cię nie podniesie, tylko apostolstwo do pułapu odwagi. Tylko apostolstwo cię wprowadzi w pułap odwagi. Dlaczego? Bo apostolstwo będzie tylko głosiło ci wiarę. Cały czas będzie głosiło ci wiarę. Apostolstwo zawsze ci będzie mówiło, że ci się uda. Niemożliwe będą rzeczy. Ale nauka apostolska w tobie stworzy taką przestrzeń, że ty będziesz mi... Na pewno się uda. Siódma rzecz. Czułość, duchowa czułość. Ona napawa nadzieją. Czyli kiedy ty przyjmujesz apostolstwo, to w tobie rośnie przestrzeń nadziei. Ty masz coraz więcej nadziei i tą nadzieją się też potem dzielisz. To tak działa po prostu. Zobacz, jakie to jest dalekie od wzgardy. Ósmą rzeczą, przedostatnią, to jest ustawiczne uwielbienie Boga. Apostolstwo cię będzie do tego ciągnęło. Nigdy nie będzie proczłowiecze. Rozumiesz? Nigdy nie będzie proczłowiecze. Apostolstwo nigdy nie będzie proczłowiecze. Też nie będzie nigdy promoralne. Nie wiem, czy wy zauważacie takie rzeczy, że ono takie jest. Jak ja na przykład... Ja wystarczy, że dzisiaj włączę sobie w internecie jakieś głoszenie, tak? I ja natychmiast wiem, czy to jest nauka apostolska, czy nie. Jeżeli tam się mówi o moralności, tak? Natychmiast wiem, że to nie jest apostolstwo. Zrozum mnie. Nie potrzeba chrześcijaństwa do moralności. W ogóle. Jest taki aktor, Keanu Reeves się nazywa. To nie jest narodzony z Bożego Ducha człowiek. To jest mega moralny człowiek. Mega moralny człowiek. Mega moralny. Bardzo dobry człowiek. Otwarty duchowo. Rozumiesz? Po prostu.
Apostolstwo zawsze będzie Cię kierowało do tego, żeby Boża prawda, ona w Twoim życiu była objawiona w uwielbieniu. Cały czas Cię będzie do tego prowadził. I ostatnią rzeczą jest to, że czułość duchowa, czyli apostolski przekaz, on będzie dawał Ci język objawienia. Będzie zawsze mówił językiem objawienia. Język objawienia. My jesteśmy tak różnymi ludźmi tutaj. Każdy z nas jest innym człowiekiem. Gdybyśmy próbowali na pułapie intelektu dojść do jakiegoś porozumienia, tak, to jest niemożliwe. Tylko na przestrzeni tych ludzi, którzy są w tym miejscu. A teraz sobie wyobraź, że ludzi jest 3 razy więcej, 100 razy więcej, że jest naród. Na pułapie intelektualnym nie dojdziesz, ale nauka apostolska wprowadza język objawienia. Ona język objawienia wprowadza. I porusza się w języku objawienia. To nie jest przeduchowiony język, który mówi co chwila chwała Bogu, to dzięki Chrystusowi. Ostatnio rozmawiałem z takim człowiekiem i w jednej rozmowie telefonicznej on użył tyle razy sformułowania, że to dzięki Chrystusowi, że to Chrystus i tak dalej, stąd wiedziałem, że jest zaburzony. Ja już stąd wiedziałem, po jednej rozmowie telefonicznej. On cały czas mówi mi, że to nie jest jego dzieło, że to jest dzieło Chrystusa, bo Pan rękę przyłożył, bo Pan to zrobił. Rozumiesz? Ja mówię, Boże kochany, jakże trudno jest wypić herbatę z nim. Na przykład. Naprawdę. To jest mega, mega, mega poważna sprawa. Ileż treści jest, która nie niesie objawienia. Wszystko, co nie niesie objawienia, nie jest apostolstwem. Wszystko, co nie niesie objawienia, nie niesie za sobą perspektywy czułości duchowej. Ludzie głoszą w nieczuły sposób nieczułe rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo jest gdzieś wzgarda. Jest jakaś wzgarda. Jakaś wzgarda. Ludzie na przykład mówią, no my was słuchamy w internecie, ale mówi, tak nie przychodzimy do kościoła, mówi, bo uwielbienie, bo ono tyle trwa, bo ono to... Wiesz co to jest? To jest wzgarda. Wzgarda. Jakaś wzgarda to jest. To jest wzgarda dla czegoś, co jest niezrozumiałe. Ok? Wzgarda dla czegoś, co jest niezrozumiałe. A rzeczy niezrozumiałe są najlepsze. Rzeczy niezrozumiałe są najlepsze. Najwspanialsze. Można sobie pozwolić na to, żeby w nich zostać, ok? Wyłączyć swój umysł, tak? I wierzyć. I wierzyć. Wierzyć. Lekiem na wzgardę jest duchowa czułość. Lekiem na wzgardę jest wrażliwość na apostolstwo. Ja chcę was prosić dzisiaj, żebyście byli wrażliwi na naukę apostolską. I żebyście wycięli ze swojego życia wszystko, co nauką apostolską nie jest. Żebyście brali naukę apostolską i żebyście robili pracę na niej w swoim życiu. To będzie przynosiło sukces każdemu z nas. Sukces. Robię to przez cały czas. Od kiedy pierwsze informacje apostolskie dotarły do mojego życia. Od kiedy wziąłem lata temu, jak wróciłem do domu w 2001 roku po nawróceniu, od kiedy wziąłem do swojej ręki biografię Watchmana Nee. To była moja taka pierwsza rzecz, jak wróciłem do domu. Mój kolega kiedyś dał mi, wiecie, że ja myślałem o tej książce, czy ona jest w domu, czy jej nie wyrzucił ktoś. Kiedyś taki kolega, wierzący człowiek, dał mi takie dwie książki. Dał mi biografię Watchmana Nee i biografię Williama Branheima. Ja miałem takie dwie książki. Takie i tam leżały. I wiecie, ja parę miesięcy przed wyjściem już myślałem, czy nie wyrzucił ich ktoś, bo one leżały, ale było to, że one leżały w książkach kucharskich. Ja wróciłem do domu, to ja, to po pierwszy wieczór, ja od razu się mówię, jest. U nas w domu takie, że tam to nie ruszał tych rzeczy, nie? Jak ja przeczytałem tą biografię Watchmana Nee, pamiętam, ja jednym tchem przeczytałem, tak? Ja już wiedziałem, że o to chodzi.
Zacząłem sięgać po rzeczy proste. Potem pojawił się Derek Prince, pojawił się Kenneth Hagin, pojawiło się wielu ludzi, którzy żyjąc na przestrzeni wielu wieków, różnych wieków, mówili to samo. To dla mnie było zadziwiające. Jak to jest możliwe? Z różnych kultów, z różnych środowisk, a mówiący to samo. Z innych, rozumiesz, jedni wykształceni, inni nie. Po prostu. Chcę was do tego zachęcić. Odrzucajcie wszystko, co jest związane ze wzgardą. Ze wzgardą nauki apostolskiej. Zgardzeniem nauką apostolską. Porzucajcie wszystko. Upraszczajcie się. Upraszczajcie. Upraszczajcie. Uświęcenie polega na upraszczaniu się, a nie na ubogacaniu. Rozumiesz, o co tu chodzi? Uświęcenie nie polega na ubogacaniu się wewnętrznemu. Tylko na upraszczaniu się, aby nasz duch mógł się manifestować. To jest wielka różnica. Bo my mamy w sobie wszystko. My nie potrzebujemy się już ubogacać. Ty posiadasz wszystko. Nie musisz się ubogacać. Musisz jeść pokarm, aby twój duch się rozrastał. W nas się musi rozrosnąć nasz duch jak potwór jakiś. Jak monstrum. Trzeba go paść. Paść ducha. Niech to tyje. Niech to będzie wielkie. W wyniku tego będziemy pozbawiani różnych rzeczy. I to się nazywa uświęcenie. OK? To jest uświęcenie w ogóle. Nauka apostolska do tego prowadzi. Każda inna nauka prowadzi do oglądu sytuacyjnego, do oglądu, jaka jest rzeczywistość wokół ciebie, jakie są okoliczności. Każda inna nauka będzie prowadziła do proczłowieczego myślenia. Zadbaj o to, co o tobie myślą. Zadbaj o to, jesteś w takim społeczeństwie, jesteś Polakiem, do Polaków się głosi inaczej niż do Amerykanów. Ja takie rzeczy słyszałem. Do Polaków się głosi inaczej niż do Amerykanów. Ja mówię, człowieku, czy ty jesteś przytomny? Że do Polaków się głosi inaczej. Głosi się tak samo. Wszyscy potrzebują tego samego. Inne demony możemy związywać tu, a inne w Ameryce, rozumiesz? Bo pojechał do Ameryki, tam się nauczy związywać demony po amerykańsku. To dla mnie, rozumiesz? A dalej bym głosił naukę apostolską. Tą samą naukę apostolską. Tą prostotę. Tą prostotę. Agata wygłosiła kazanie w kościele w Wałbrzychu. Skontaktowała się z nią liderka z potężnego kościoła jednego. Wielotysięcznego kościoła. I ona mówi, ja puściłam to kazanie. Tak? U nas na szkole wszyscy w ogóle płakali i pokutowali. Idę do pastora powiedzieć, żeby o tej sprawie. Idzie do pastora tego wielotysięcznego kościoła powiedzieć, że Agata wygłosiła takie kazanie, żeby tam zaprosić, żeby głosić. Gdzieś. Z myślą tak. Prosta rzecz! Jakaś prosta sprawa. Coś prostego mówiła. Rozumiecie, co ja mówię? To jest bardzo ważna sprawa. Oni wzgardzili cicho płynącymi wodami Syloe, dlatego szlak ich trafił. To był taki powód. I prorok Izajasz przed nim to powiedział. Oni mówili, dlaczego? Proroku Izajaszu, zapytaj Pana. A prorok mówi, ja wiem. Dlaczego? Syloe wam nie pasowało. Oswoiliście się z tym. Myśleliście, że to jest banalne. Przechodziliście koło Syloe, co tam będę pił Syloe, kupię sobie, proszę ciebie, gazowaną gdzieś tam wodę. Mam ochotę, proszę ciebie, na duchową fantę, ja trzasnę duchową kolę, proszę ciebie, ja lubię browar duchowy, różne rzeczy duchowe tam, inne, tak? A tu Syloe! Syloe! Tam trzeba było chłeptać. Trąbki podłączyć i tam pić. I cały czas Bóg do nas to mówi. Nie gardźmy. Wzgarda doprowadza do duchowej bezpłodności. Bądźmy czuli duchowo. Czuli. Czuli.
Przyglądajmy się, jak to wygląda. To jest mega ważne, słuchajcie. Stańmy, proszę nas. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za to Słowo. Dziękujemy Tobie, że Ty dajesz nam Słowo, które jest w stanie zmieniać nas. Ojcze, my przyjmujemy to Słowo. Ojcze, my odwracamy się od wszystkiego, co nie jest nauką apostolską. Ojcze, my odwracamy się. Ojcze, my porzucamy wszelką formę skomplikowania. Ojcze, my pokutujemy z każdej formy wzgardy według prostoty, która była w stosunku do prostoty apostolskiej. My odrzucamy tą wzgardę, my przeklinamy wzgardę w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, my ustanawiamy duchową czułość w nas. Ojcze, na naukę apostolską. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja teraz w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdym człowiekiem na tym miejscu. W imieniu Jezusa ja przeklinam demoniczną siłę wzgardy wobec nauki apostolskiej. Ja usuwam to przez imię Jezus. Ja ustanawiam czułość duchową. Czułość na apostolski przekaz prosto z nieba. Ja mówię, wystarczający jest przekaz apostolski. Wystarczające jest Syloe. Wystarczające jest Syloe, aby Jeruzalem rosło i rozwijało się. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa odsuwam każdą demoniczną siłę działającą przez okoliczności. Ja ją przeklinam w imieniu Jezusa. Ja przeklinam teraz duchową bezpłodność. Ja ogłaszam, że ludzie, którzy pokutowali dzisiaj, Ojcze, ze wzgardy w stosunku do nauki apostolskiej, będą duchowo płodzić. Ja mówię, duchowa płodność, duchowa płodność, duchowa płodność w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.